Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zostały odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. W dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych słyszymy fragment Ewangelii o śmierci i pogrzebie Jezusa oraz o Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. W dniu, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, przypominamy sobie, że z chwilą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa śmierć nie ma już władzy nad ludźmi, a każdy, kto wierzy w Chrystusa, razem z Nim powstaje z martwych do nowego życia. Nasze życie nie kończy się, ale się zmienia, jak życie niemowlęcia w chwili porodu. Zmienia się radykalnie, ale zawsze na lepsze. Śmierć jest wpisana w życie każdego człowieka. Przed śmiercią nie da się uciec. Można, a nawet trzeba się na nią przygotować. Dzień dzisiejszy jest dobrą okazją, aby pomyśleć nad własnym życiem i własną śmiercią. Czy boję się własnej śmierci? Jeśli tak, to dlaczego? Z czego wynika mój strach? Może jest to przejawem mojego braku wiary i nadziei na życie wieczne. Drugim ważnym przesłaniem dzisiejszej dobrej nowiny jest opowiadanie o pogrzebie Jezusa. Każdy z nas tworzy relacje z innymi ludźmi. Jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni nie tylko za życia, ale również po śmierci. Józef z Arymatei czuł się zobowiązany do pochowania ciała Jezusa. Wykonał tę ostatnią posługę, ponieważ był człowiekiem sprawiedliwym, pomimo tego, że należał do Sanhedrynu. Zmarli potrzebują naszej pomocy i to nie tylko tej fizycznej, jaką jest zorganizowanie pochówku, ale przede wszystkim tej duchowej. Pamięć o zmarłych i modlitwa o ich wieczne zbawienie jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem. Czy pamiętamy, aby modlić się za naszych zmarłych każdego dnia? Czy może tylko raz do roku, gdy odwiedzamy groby, przypominamy sobie o modlitwie za zmarłych? Modlitwa i pamięć o zmarłych jest im bardzo potrzebna, a i dla nas niesie ona duchowe korzyści. Ten, kto pamięta o modlitwie za zmarłych, także po śmierci będzie omadlany przez innych. Kto swoimi modlitwami doprowadzi do nieba zmarłego, ten zyskuje w niebie orędownika w swoich sprawach. Pamiętajmy zatem o modlitwie za zmarłych nie tylko od święta, ale każdego dnia.